w sobotę było wielkie otwarcie. Dzisiaj poniedziałek, godzina 12 już dochodzi. No ale tutaj jakiegoś wielkiego ruchu nie ma. Wyraźnie zawiodła reklama. No ale najlepszą reklamą zawsze są ceny. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak, ale obok, wokół pełno sklepów o podobnym charakterze, w których mniej więcej podobny towar jest oferowany, budowlany czy dla domu, wyposażenie i tak dalej. Ciekaw jestem, jak nowy Mercury Markt sobie da rady z tą konkurencją. No i jak widzicie, tłumów tu żadnych nie ma, no szkoda, bo rzeczywiście pojedyncze jakieś osoby chodzą, no ale trzy kondygnacje, bardzo duża powierzchnia, chyba to jest największy tego typu sklep z tej firmy Mercury w Polsce, w Tyjach, no ale no puściutko, no puściutko dzień po otwarciu, bo w sobotę otwarcie. Trochę lepiej tu wygląda niż w IKEA, którego nie lubię za bardzo, no ale okej. No ale tam są większe tłumy niż, czy może nie tłumy, ale więcej klientów widziałem. Nie wiem naprawdę, co jest przyczyną. Przecież nie jest drogo, bo tutaj pan powiedział, że możliwość rabatów i tak dalej, indywidualnych negocjacji cen i tak dalej. No ale te fotele dość drogie. Widziałem w internetach tańsze ceny. Tutaj po 600, jak widać 559 czy 8. No, jedyny z Esperanzy za 419, czyli tak mniej więcej porównywalnie jak w internetach można kupić 400-450. Jazda w dół. Piętro pierwsze. Drzwi się otwierają. Drzwi się zamykają. Jazda do góry. Piętro drugie. Drzwi się otwierają. Jego orientacji oraz o pociągu na świeżym powietrzu.
Przepraszam. Bo to otwarte wczoraj było, nie? W sobotę. W sobotę. A to w ogóle, to jest polski sklep, nie? To jest Mercury Market sklep, polski sklep. Tak? Tak. Czyli to jest polski kapitał po prostu, tak można powiedzieć, tak? Tak? Aha, czyli to dość wyjątkowa sytuacja, bo tak wszędzie tutaj mamy wokół to niemieckie, to portugalskie, to takie, a tutaj jest jedyny polski właściwie wielki hipermarket, taki jest, można powiedzieć, w Polsce. No nie jedyny, bo on tu ma tych sklepów dość sporo. Jeśli chodzi o Mercury. Mercury Market, tak. Jasne, dobra, dziękuję za informację. No powiem tak, no z tą reklamą to rzeczywiście trochę tutaj u nich no felernie, bo pustki, no jak widzicie, no jak się okazuje, fajny sklep polski, nie? Handel w polskich rękach, no ale takich reklam i takich tłumów jak na otwarciu jakichś tam innych sklepów typu Obi, czy jakiś Leclerc, czy jeszcze coś innego, to tutaj nie widać, no nie widać, czy na Biedronce jak było otwarcie w tych tłumy były, no a tutaj no, parę osób tam może chodzi po sklepie i nic więcej. Pan będzie nagrywał? Tak. Będziemy. No to proszę. No, nawet nie ma takiej potrzeby, wie pan, bo ja mam komórkę w kieszeni i jakbym nie nagrywał kamerą, to przecież każdy z tych klientów, którzy tu są, może w każdej chwili komórką coś sobie nagrać. No to po co się kogokolwiek pytać? No nie wiem, bo to zgoda jakaś gdzieś musi być. Nie wiem, miał pan zgodę? Ja panu powiem tak. Wszystkim się tak wydaje, bo to jest pokomunistyczne takie myślenie. Niech pan podejdzie ze mną do kierownika, zobaczymy co, a gdzie. No, jeżeli kierownik chce mi za to zapłacić, nie wiem, no, wywał, ja panu mówię, to że może zapłacić trzeba, za reklamę, wie pan. Trzeba byłoby tutaj. W sumie za reklamę się płaci i to dość drogo. No. Nie wiem. Ja to robię tym razem za darmo. A to więc, chyba, że chce mi podziękować, jak nie już nie zapłacić, no to ewentualnie niech mi podziękuje. Zamykają. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Jeśli spodobał Ci się ten reportaż, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapkę w górę. Polub też naszą stronę na Facebooku. Możecie też wesprzeć nasz kanał drobną wpłatą na portalu patronite.pl i zostać patronem medialnym telewizji Tychy. Szczęść Boże!